Zapraszam Was do ławeczek, jeszcze wszystkich. Serdecznie zapraszam tutaj na scenę Pana Wójta Jana Dydę. Tutaj cały zarząd mamy. 76 szczyt. Teraz będzie sygnał spływu dunajeckiego, drodzy Państwo. Sygnał spływu, proszę o powstanie. Panie Piotrze. W imieniu własnym i w imieniu moich kolegów, którzy ten szczyt przeprowadzili, serdecznie podziękować Państwu za hart ducha, za sportową rywalizację na spływie. Proszę Państwa, chciałem serdecznie w moim imieniu i stowarzyszenia podziękować Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiego za przyjęcie honorowego patronatu do naszą imprezę. Panu Prezydentowi Miasta Klatowa, Jackowi Majchowskiemu, za przyjęcie honorowego patronatu nad naszą imprezą. Gorąco serdecznie dziękuję Ministerstwu Sportu i Turystyki za dofinansowanie naszej imprezy. Tradycyjnie zaczynamy od punktacji indywidualnej, oczywiście od kategorii kobiet. Jedynki turystyczne kobiet. Trzecie miejsce Agnieszka Wojciechowska, WKW Wiadrus, Wrocław. Drugie miejsce Urszula Szyca-Modras, Jogi Babułów. I pierwsze miejsce Ursula Miller, SV Union Zwickau. Zapraszamy na podium. Jeszcze jedno zdjęcie razem z osobami wręczającymi i brawa jeszcze raz. Jedynki turystyczne męskie. Trzecie miejsce Marian Jarosz, Związek Podhalan Krościenko. Drugie miejsce Ryszard Piątek, KKW 1929 Kerszer. I pierwsze miejsce Henryk Węglarz, KKW 1929 Kerszer. I bardzo dziękujemy. Chcieliśmy poprosić tutaj pana Mariana Jarosza, który odbierze puchar dla najlepszego zawodnika z gminy Krościenko. Pan Marian Jarosz, proszony na scenę. I proszę Państwa. No i teraz przechodzimy do konkurencji drużynowych. Odbył się wyścig o puchar imienia Tadeusza Pilarskiego, drużynowy wyścig. Trzecie miejsce WKW Wiadrus Wrocław. Drugie miejsce SV Union Zwickau. I od razu poprosimy przedstawiciela zwycięskiej drużyny. KKW 29 Kerszel. Pierwsze miejsce na podium. Kryształowy puchar Dunajca. Najważniejsza nagroda na tym spływie wręcza komandor Zbigniew Mizerek i jego pierwszy zastępca Piotr Zajebło. No naprawdę gromkie brawa. Nagród się waszych przedstawicieli. Gratulujemy i dziękujemy bardzo. Jeśli mam wręczyć szalę drużynie, która za sobą przywiozła najliczniejszą grupę dzieci, jest to, jakby poinformowana drużyna z Węgier. Byliśmy wszyscy pod wrażeniem pokonywania trasy slalomu i pokonywania także trasy wyścigu pontonem. Tomasz Kakas, Ondraż Bogi z dziećmi. Cała piątka była na pontonie. Znaczy piątka dzieci i dwójka dorosłych. Gratulacje! Gratulacje! Tawa! Nagle Krzysztofa. Dziękuję. Podosika.
w imieniu całej komisji sędziowskiej bardzo Wam pogratulować za wspaniałą atmosferę i współpracę. Dziękuję. Gratuluję wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym w różnych kategoriach. Szczególnie cieszę się, że mogłem wręczyć puchar dla trzech drużyn w imieniu prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego. Toteż sztandarowy reprezentuje drużynę najliczniejszą i zwycięską w tegorocznym spływie, drużynę KK Bukeresze Kraków. Proszę Państwa, zbliżamy się ku końcowi, dlatego bardzo proszę, uważam, 76. Międzynarodowy Spływ Kajakowy imienia Janusza Pilarskiego za zamknięty. Proszę o opuszczenie flagi. Dziękuję bardzo i zapraszamy na przyszły rok.